roboty z około miesiąca czasu. Bo najpierw trzeba opracować wstępnie scenariusz. Do tego scenariusza dopasować grupy. Czy grupy będą w stanie odtworzyć ten nasz przyjęty scenariusz. Następnie dopasować pojazdy, jakie będą miały w tym udział. Czy jest możliwość w ogóle ściągnięcia tych pojazdów. Następnie jest kwestia przygotowania materiałów promocyjnych ulotek. Dogrania kwestii broni uzbrojenia oraz zgodnie z pirotechniką. Jednak, jak Państwo widzieliście, jest to duża ilość wybuchów pirotechnicznych. W tym te ładne takie, to są benzyniaki tak zwane, ale on musi być odpowiednia strefa bezpieczeństwa, żeby to można było wykonać. Trzy pojazdy są własnością Muzeum Wojsk Lądowych, a więc czołg Stuart, samochód pancerny Scoutcard i samochód terenowy Willis od nas z muzeum. Część jest własnością grup rekonstrukcji historycznej, w tym jednej z największych A7 plus armata strzelająca po tamtej stronie, to jest właśnie między innymi od nich. Jest Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych w Częstochowie, która posiada potężną kolekcję samochodów pancernych i nam ją udostępniła. No i część pojazdów typu motocykle, to są pasjonaci, którzy chcieli się pokazać, przyjechali tymi pojazdami do nas. Stanowisko niemieckiego karabinu maszynowego zostało opanowane. Podobało się? Tak, podobało się.